Nowy rok, wiosna, nowe pomysły, a więc też nowa fryzura. Przychodzę dzisiaj do salonu Artre, pracowni fryzjerskiej, oddać moje 10 lat niefarbowane włosy w ręce profesjonalistki i nikomu innemu bym tego nie powierzyła, jak tylko Dorocie. Zapraszam Was ze mną do środka. Chodźcie ze mną. Dzień dobry. Pracownia Artre, Dorota z tej strony. Dzień dobry. I chciał Pan z żoną przyjść. Zaraz, bo żona jest na 12, tak? Tak, to myślę, że tak będzie dobrze, bo akurat żonie nałożę kolor, mogłabym Pana ostrzec. Mhm, okej. Do zobaczenia. Ponieważ moje włosy są niefarbowane od 10 lat, tak jak Wam wspominałam, to tutaj mam z tyłu eksperta. I umówiłyśmy się z Dorotką na pasemka. Może ona Wam coś powie bliżej o tym, jak one będą zrobione, bo ja się na fryzjerstwie nie znam. Myślę, że nie będziemy robić typowych pasemek, tylko je pojaśnimy tak co bardziej na długościach i przodem bardziej zaznaczymy te jasne, naturalne, ciepłe kolory, żeby to się mocno nie odznaczało. I muszę Wam powiedzieć, że Dorota to już jest po prostu nasza stara znajoma. Czesała mnie jeszcze za czasów, że tak powiem, narzeczeństwa i robiła mi też fryzurę na ślub. I byłam bardzo zadowolona wtedy, bardzo. Bo ja po prostu włosów nie mam dużo, a żeby z nich coś zrobić, to trzeba być naprawdę dobrym. Także... A czy my będziemy jeszcze jakiś kolor nakładać oprócz tego rozjaśniacza, czy nie? Nie. To jest taki delikatny rodzaj amoniaku. I on nam tak, myślę, pojaśni, że nie będzie trzeba tonować. Aha, nożyczki pierwszy raz do ręki, 23 lata temu. Szybko leci czas. 23 lata? Wow. Tak. No, to już jest, słuchajcie, doświadczenie. A pracownie 8 lat, nie? 8. 9. W tym roku 9. Już 9? O kurczę. No, leci czas. A pamiętacie? Ja pamiętam, jak tu jeszcze dopiero było wyposażany salon i jak była podłoga robiona i wszystko i naprawdę to już naprawdę 9 lat? Naprawdę. Jesienią. Ale tu jest zawsze pięknie. To już 9 lat temu Dorota już miała taki gust, żeby zrobić ten salon po prostu na luksusowo. Pracownia Artre mieści się w Zielonkach i Dorota nam powie, czy tutaj docierają tylko klienci, że tak powiem, miejscowi, czy też dojeżdżają? Nie, no oczywiście dojeżdżają, tak jak i wy dojechaliście. Nie, no my z Krzeszowa, ale z Krzeszowic też mam klientów, owszem. O, super. Z różnych ościennych gmin, z gminy Zielonki, z Krakowa, z Michałowic, z Białego Kościoła. Różne osoby przyjeżdżają. Także warto do dobrego fryzjera warto nawet dojechać, prawda? No tak jest. Więc ze względu na to, że tu jest bardzo duże zainteresowanie właśnie tym salonem, to trzeba sobie zamawiać. Ale to wiadomo, tak jak do fryzjera, trzeba zadzwonić wcześniej, umówić się, ale czas oczekiwania może być spory, także planujcie sobie już wcześniej wszelkie zabiegi włosowe, farbowania, ścinania. Szczególności farbowania. Szczególności czasu potrzeba i lepiej sobie wcześniej zamówić wizytę. Na zielone, niebieskie, kolorowe. Na wszystkie kapony. Tak. Wiadomo, na gęstych włosach to nie sztuka uczesać, prawda? Ale jak ktoś ma tych włosów tak normalnie, albo tak jak ja mało, albo cienkie, no to trzeba już wiedzieć, jakie techniki zastosować, żeby to wyglądało przynajmniej no. Na żywo też, ale przynajmniej potem utrwalone na zdjęciach super, nie? Bo jak oglądam swoje zdjęcia wtedy, kiedy ty mnie czesałaś, to mi było ekstra. Ja nawet nie pamiętam, jak cię do ślubu czesałam. Fryzura mi się trzymała, słuchajcie, do godziny 9 rano. Naprawdę, do 9 rano ja mam zdjęcia jeszcze z rana, że ona po prostu jeszcze mam te oczki tutaj takie... Po tylu tańcach. Po tylu tańcach, po cepinach. Jakąś delikatniejszą
wersję farby na moje resztki włosów, żeby coś z tego wyszło ładnie. Tak, tak, tak. To jest tak, że do każdego rodzaju włosów trzeba dostosować produkt. No coś pomiędzy sombre, ombre, flambajesz. Flambajesz? Tak, jest. Flambajesz, flambalam. Flam, flam, od flamów. Aha, od flames, czyli jest takie płomienie, tak? Tak, tak. Flambajesz. A, rozumiem, czyli takie... Czyli takie przebłyski. Refleksy. Mhm. Michał, tobie dready zrobimy. Chcesz? Aha, żeby ten przód był taki bardziej rozgraziony. Mhm. Rozumiem, czyli na Victoria's Secret Angels, tak. Bo wiesz jak to jest, jak nie chcesz zmienić męża, to zrób remont w przedpokoju albo zmień sobie fryzurę. Myślę, że fryzura jest dobrym rozwiązaniem. Wtedy już ta chęć zmian zostanie w tobie zaspokojona i już nie musisz zmieniać męża. Ale ogólnie jest tak, że jak ludzie bo ty się zmieniasz, zmienić wiesz. W życiu, to zaczynają często od fryzury. Od siebie, nie? Tak. Fryzura daje pewność siebie i właśnie to poczucie zmiany jest takie widoczne, a później się zaczyna zmieniać coś w środku. Ta zmiana też poprawia samoocenę, pewność siebie, nie? Tak. Bo jak sobie zrobisz coś nowego i to jest zrobione profesjonalnie, dobrze, że jesteś zadowolona z tego, no to wiadomo, że ta samoocena ci wzrasta i czujesz się po prostu pewniej. A też tym bardziej, jak masz jakieś właśnie ważne rzeczy służbowo, czy jakąś imprezę okolicznościową, no to wiadomo, no pani się najbardziej często czeszą na okazję, na wykłady się klientki czeszą, jak mają. Zyskują taką pewność na wystąpieniu, jak wyglądają dobrze. Teraz kawka. W przerwie kimon czaderski kubek. Wiemy, jak ważne są dla ciebie włosy i teraz czytajcie tu. Jeszcze chwilę czekamy na moje pasemka, ale Dorotka mi powiedziała, że będę miała pierwszy raz w życiu robiony botoks. Na włosy. Na włosy. O kurczę, ale zapach. Takie coś jak kokos. Olejek dostanę, fajnie. Dorotko, to tutaj panowie też do ciebie przychodzą. Oczywiście, bardzo dużo panów. Do mnie i do koleżanek. I nawet parami można przyjść, prawda? Tak. Pani robi pani, sobie pani kolor pani albo fryzurę, a pan w międzyczasie akurat tyle samo czasu zajmuje. Szczyżonko? Może być szczyżeniem? Panowie też sobie koloryzują włosy. O, panowie też się farbują, tak? Siwizny. No, Robert, czyli przychodzą taka, po to, co ja. Nie tak. Nie pasemka. Nie pasemka. Chociaż wiesz, nigdy nie wiadomo, bo to... Chociaż w wakacjach ci mężczyźni, owszem. No, teraz jakieś grzybki są modne, takie rzeczy, to może na tym coś. I co, botoks będzie po farbowaniu od razu, czy najpierw jeszcze suszymy i dopiero? Nie, po od razu. Aha, czyli od razu będziemy wygładzać zmarszczki. Zobaczycie, że wygładzą mi się też na twarzy, to tak działa kompleksowo. Tampon mocno oczyszczający, więc one nie będą teraz wygładzone, ale po botoksie się wygładzą. To fajnie, no bo teraz tak te przygotowania, nie, do ślubu są mocno dokumentowane. I też fryzura. Czyli tak, fryzury próbne też robicie, prawda? Tak, tak. Najpierw można sobie spróbować, a potem już... Lepiej sobie spróbować, żeby w dniu imprezy nie panikować. Nie być zaskoczonym. Tym bardziej, że na co dzień się nie nosi tak wyfryzurowanych włosów. Raczej naturalnie. I później przychodzi ten dzień, żeby się nie czuć sztucznie, nie? Żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać i jak to nosić. Czy dalej są do ślubu modne właśnie takie koczki upięcia do góry? Upięcia, tak, ale takie luźne właśnie niżej bardziej. Aha, niżej. Niż takie wysokie. Sezon studniówkowy teraz na studniówki. Właśnie, dziewczyny też studniówki. Szaleją. No, tak. Nie no, to już szalało, jak ja jeszcze miałam studniówkę, to już były szaleństwa oczywiście od fryzjera. Musiała być każda z pasemkami, nie wiadomo czym, brokatem, lokami. To teraz nie ma brokatu. Nie ma brokatu. Nie ma. Wróć jeszcze, brokat wróć. Czyli u ciebie pełny zakres usług. Panowie, panie, dzieci, tak? Tak, jak najbardziej. Teraz mamy botoksik.
Także można się spodziewać, że będę mieć 50 razy więcej włosów. Grubszy, grubszy. Mocniejszy. Aha, mocniejszy. Tajemnica botoksu polega na tym, że włosy robią się grubsze, tak Dorotko? Grubsze, mocniejsze, wzmocnione. Wzmocnione, tak? Wzmocnione. To jest bardzo dobry zabieg do długich włosów, jak właśnie ktoś nie chce ich za bardzo ścinać albo zapuszcza. To tak co miesiąc, co trzy miesiące można później rzadziej robić. Czyli to jest taka odżywka, ale też pogrubiająca, to się jak gdyby wchłania w te włosy, tak, prawda? Tak, tak. Tak wchodzi w strukturę. Teraz hijab. To dlatego. Mogę je potem, mogę je potem normalnie olejować, no nie? W sensie kokosem. Tak, tak. Olejujesz, tak? No, od głowy smaruję kokosem, wiesz, końcówki. Teraz będziemy robić stylizację. Ale zobaczymy. Takie grube, luźne. No dobra, zobaczymy. No jakby ten olej jeszcze też jakby się aktywizuje pod wpływem ciepła. Ty kopcie się. To nie włosy, to olejek i woda, która jest tutaj. Czy tam jest woda, tak? Mi się kiedy ostatni raz byłeś u fryzjera? Nigdy. Tu chodzi o samą przyjemność przebywania wśród ludzi. O. Ja już wiem, że to był dobry pomysł, ta piosenka. Po prostu, bo już widzę, że... bo już widzę, że po prostu, że to jest to, o co mi chodziło, nie? Że gdzieś tam ten blond jest i to... One się tak przeplatają, tak. Nie? Że one się poprzone. Jak ci będą odrastać, to nie będzie takie wyraziste przejście jakieś, tylko po prostu sobie będzie rosnąć. Myślałam, że się zrobię na Milenę Sadowską, a tu wyjdziemy Marilyn Monroe. Dorota, opowiedz nam o tej sytuacji z tym rock'n'roll. Z rock'n'roll? Ale co mam opowiedzieć? Opowiedz naszym to całej? Podróż. Tak. Akcja polega na tym, że jeśli ktoś chce oddać włosy, to musi ich mieć więcej niż 25 cm, bo 25 trzeba oddać, a jeszcze tam trzeba uformować później fryzurę. Chociaż ja mam koleżankę, która do ucha się ścięła, żeby właśnie oddać. No. Tak. Ale ona miała takie gęste włosy, że naprawdę to spokojnie dwie perułki by wyszły z tego. Włosy można mieć farbowane, mogą być naturalne, nie mogą być rozjaśniane raczej. No i my tutaj ścinamy, tak jak sobie tam ktoś wymarzył, ewentualnie tyle, ile trzeba właśnie, żeby oddać i później wysyłamy na fundację. A fundacja oddaje to firmie, która robi peruki i dzięki temu ta firma później daje peruki dla chorych na raka. Czyli 25 cm minimum. To jest to ścięcie, tyle tak. Trzeba ściąć, żeby się włos nadawał na formowanie peruki, tak? Tak. Bo oni dają takie peruki do pół ucha później. Takie albo takie dotąd, nie? Takiej długości. A jest odzew, ponieważ już i wśród znajomych, i wśród klientek znajomych osoby dostały peruki, jak potrzebowały. Super. No na co dzień tutaj jest bardzo tłoczno i zaraz za dokładnie 10 minut właśnie się to zacznie. Musimy się pospieszyć. Dzisiaj z Dorotka nam dzisiaj zrobiła przyjemność, tak. Że mogliśmy kręcić w spokojnych warunkach. To co się tutaj, o. Jak? Bardzo fajnie. Też bardzo fajnie, bardzo, bardzo sobie. Oczywiście tutaj teraz trochę wiesz. Tak, po swoim sobie poruszam. Sobie muszę tutaj się przeczesać, o. Jestem bardzo zadowolona. Sobie oczywiście zrobię zdjęcie, bo mam już zdjęcie przed, to teraz jeszcze zdjęcie po. Jestem mega zadowolona. Byliśmy dzisiaj tutaj sami, przed godzinami otwarcia, dlatego też mieliśmy możliwość nakręcenia tego, a teraz już się panie zaczynają schodzić, także kończymy. Zapraszamy was do kolejnych odcinków, a teraz moja fryzura. Bardzo jestem zadowolona. Dzięki Dorota. Proszę bardzo.
ten przód mi się też nie podoba. To mi się też nie podoba. Bo to i tak od skóry muszą być te jasne. No tak, no, ale jest duży odrost. No, nie musisz się przyzwyczaić, że będę w Londynie. No, zapraszamy do pracowni Artre i do udziału w akcji Rock'n'Roll. Jak widzicie, zostałam odmieniona na wiosnę. Efekt końcowy bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolona i serdecznie polecam Wam pracownię Artre i Dorotę.